Tutaj macie mapę jedwabnego szlaku prawdopodobnie. Tu jest główny plac, ten Registan. Tu coś pewnie się będzie odbywało, ze względu na to, że są wszędzie przygotowania. Wszystko jest w tym momencie jakoś obstawione, więc na pewno będzie jakiś performance. To są trzy madrasy: Sherdor, Tili Yakori i Uluk Begi. Tak, jak widać, pamiąteczki na początek. Oczywiście nie będą mieli naszywek, bo po co? Ale zobaczcie, to jest to, o czym wczoraj mówiłem. Ich sposób wykonywania, malowania gdzieś tam ceramiki w te piękne, symetryczne wzory. No i jesteśmy właśnie w pierwszej z tych trzech madras. Zobaczcie, jak to tutaj. To jest przecudowne. To jest arcydzieło. Zobaczcie na to. Jestem kompletnie zachwycony tym, co tutaj się dzieje. Zobaczcie wnętrze takiego jednego, takiej wnęki. O! Ja tu trzeba było się napracować tymi płytkami, wiecie, powykładać to wszystko pięknie, tak. I żeby to jeszcze symetryczne było, bo to jest wszystko po prostu idealne, że jakby postawić linię, przeciąć na pół, wszystko się składa w taki sposób, że wygląda po prostu... Wow, i te wieże tam. Szkoda, że jest słońce, ale widzicie, tu jest jedna, tam jest druga. Wszystko przepięknie pokolorowane. Więc wbijamy do drugiej madrasy, to jest Tili Yakori madrasa. Została zbudowana w latach 1646-1660. Jak mówiłem wcześniej, madrasy to były miejsca, nadal są, to są miejsca służące edukacji, głównie religijnej, ale nie tylko, też rzemieślniczo takiej artystycznej w krajach muzułmańskich, właśnie między innymi tu w Uzbekistanie. No te tutaj typowo teraz służą jako jako zabytki. O, dobra, byłem w sklepie z tkaninami, z Suzani się nazywają, to są takie narodowe uzbeckie tkaniny. No i co, i dałem się omamić, kupiłem sobie poszewkę na poduszkę za niespełna 7 dolarów, ale ręcznie wyszywaną jeszcze, wiecie, 30-letnią, więc w sumie to tak całkiem spoko. No w ogóle gość niesamowicie opowiadał o tym wszystkim, o symbolice tych wszystkich płcie, no tym w ogóle jedną fajną rzecz miał, która kosztowała niestety dość sporo, jak, znaczy właśnie mało, ale dość sporo jak na moje teraz zasoby, więc normalnie bym to kupił, teraz mi się nie udało, ale naprawdę polecam wam, się sklep nazywa Deal Suzani tutaj w tym właśnie, w tej właśnie madrasie, a ja teraz wejdę sobie do środka. Tu coś się znajduje. Zobaczcie, jakie to jest ładne. Takie tkaniny, takie wszystkie rzeczy właśnie tam gość sprzedawał i z wykształcenia jest etnografem, więc wiedział o tym po prostu wszyściusieńko. Więc ja teraz też jestem specjalistą w uzbeckich tkaninach. No i na przykład tu macie granata. Granat jest tutaj dlatego, że jest to symbol płodności, a w momencie, na początku wyszywano na przykład mak. Znaczy nie na przykład, tylko po prostu wyszywano mak. Aczkolwiek później zabroniono wyszywać maku z racji tego, że było opium i te wszystkie problemy i nie wypada, więc zastąpili mak granatem. W związku z tym macie właśnie granat jako symbol płodności. A zresztą sobie wyjaśnimy, dlaczego kupiłem w ogóle to coś, bo ja nie kupuję pamiątek zazwyczaj, bo uważam to za bezsens, skoro robię i tak filmy i w sumie to te pamiątki zazwyczaj leżą. Ale zrobiłem to czysto z dobrego serca, po prostu gość
widać było, że wkładał całe swoje serce w to, żeby opowiadać historię tych wszystkich płócien, tych wszystkich stylów i rzeczy, jak to wszystko się dzieje, robi i tak dalej. I tak, możecie powiedzieć, że no, każdy kupiec tak robi, nie. W jego przypadku to nie było takie kupcze gadanie. To było typowo mówione jak człowiek, który się tym faktycznie fascynuje. Więc stwierdziłem, że nie, za ten jego czas poświęcony, z pół godziny tam siedziałem po prostu i opowiadał non-stop. Więc za ten czas poświęcony no należy mu się coś, więc dlatego kupiłem. W czasach, kiedy Samarkanda miała swoją świetność, no to tutaj wszyscy naukowcy, wszyscy mistrzowie jakichś tam sztuk spotykali się i tutaj po prostu rozkwitało to w niesamowitym tempie, o wiele szybszym niż w Europie. Na przykład, co mogę wam powiedzieć, to, że tutaj papier przywędrował z Chin w VIII wieku i w IX bodajże wieku władca tutaj się postanowił, żeby wszystkie decyzje urzędnicze, wszystkie w całym emiracie były wydawane na papierze. Czyli już w IX-X wieku wszystko tutaj odbywało się nie na jakichś tabliczkach, nie na jakichś tam nie wiem czym, tylko na papierze. Tak jak w cywilizowanym kraju w Europie to było dopiero w XIV wieku. No tak, w sensie wszystko gdzieś tam takie decyzje powstawały, a tutaj już w VII wieku, w VIII, przepraszam, wieku to wszystko przywędrowało. Jest specjalny ze względu na to samarkandzki papier, który był zmodyfikowany w porównaniu do tego chińskiego, ponieważ samarkandcy kupcy, albo raczej, przepraszam, rzemieślnicy wytwarzający papier, dodawali do niego trochę bawełny, przez co był on trwalszy. No i teraz też można go kupić, oczywiście kosztuje chore hajsy, ale jakby ktoś chciał, to jak najbardziej można. Możecie się zastanawiać, gdzie się w zasadzie teraz znajduję, czym się tak fascynuję, że w ogóle tu jestem. Otóż wyobraźcie sobie, że jesteście w miejscu, w którym stopali takie osobistości jak Aleksander Wielki, Chinggis Khan, Marco Polo, nie wiem, Tuńczycy, Hunowie, Mongołowie, Turkowie, Arabowie, Persowie i w zasadzie nie było tutaj tylko Rzymian. Tak, to jest właśnie Samarkanda, miejsce, gdzie przez nie miliony, ale setki lat, tysiące stykały się wszystkie kultury świata. To było w zasadzie jedno z najbardziej multikulturalnych i jednocześnie tolerancyjnych państw. Tutaj działały ze sobą w tym samym czasie przeróżne religie, nie wiem, bo potrafiło być, nie wiem, 7-8 różnych odłamów naraz i jeszcze przed chrześcijaństwem i po chrześcijaństwie, już nawet za czasów islamu, tutaj wszystko się spotykało i żyło między sobą. To miejsce, w którym się znajduję, czyli Registan, czy Registan, to jest główny brat miasta, który, jak już wiecie, otaczają trzy madrasy. Każda z nich jest poświęcona, nazwana imieniem innego uczonego. No jak widzieliście, są niesamowite środki, co już wiemy, środki, tam te wszystkie zdobienia tutaj są naprawdę fantastyczne. Na przykład co ciekawego jest tam za mną, na tej madrasie, ja wam to później pokażę, zrobię może jakieś bliższe ujęcie. W każdym razie, jak wiecie, w kulturze islamskiej nie można używać zwierząt i jakichś tam ogólnie żyjących stworzeń. Natomiast tam mamy zarówno tygrysa, jak i kozła, a również oprócz tego jest słońce. To jest w zasadzie unikalne na skalę całego świata islamskiego, że tutaj to się znajduje. Ogólnie budownictwo to są albo jakieś symetryczne obrazki, symetryczne linie, czy różne inne kształty, a tymczasem tutaj mamy zwierzęta. Co jest? Tak. Jest wyjątkowe na skalę całej tej kultury. Świetność Samarkandy, ta pierwsza, skończyła się wraz z podbojem tego miasta przez Chinggis Khana. W tym momencie to miasto całkowicie podupadło. Miało bardzo niskie znaczenie, na pewno nie tak duże jak wcześniej, kiedy pośredniczyło między handlem, między krajami śródziemnomorskimi a Chinami. Po śmierci Chinggis Khana tutaj miało miejsce Imperium Czagatajskie, czyli
jedno z czterech imperiów, które powstały po śmierci właśnie Genghis Khana, podzielonych między jego czterech synów. W 1365 Czagatajowie zostali stąd wygnani przez zdobywcę pochodzącego 60 km stąd, z Shahrisabz, mianowicie przez Timura Chromego, nazwanego również w Polsce i w ogóle w europejskiej kulturze jako Tamerlana. On siał strach w literaturze średniowiecznej dość mocno. I tutaj przeniósł stolicę w 1370 roku i przez 35 kolejnych lat swoich rządów odbudowywał świetność tego miasta. Większość takich budynków monumentalnych, które tu widzimy, nawet tutaj gdzieś w okolicach Redzistanu, one swoje korzenie mają za czasów Tamerlana. Po prostu w tym momencie to miasto odżyło jeszcze o wiele bardziej niż miało to miejsce w wieku tam XI-X. No i wtedy osiągnęło populację 150 tysięcy osób. Rozumiecie? W XV wieku, no XIV-XV wieku 150 tysięcy osób to było masa, to jest niewyobrażalne. To jest miasto w porównaniu do tamtejszych realiów, nie wiem, wielkości może Londynu czy Paryża. W tym momencie Samarkanda ma 300 tysięcy, więc od czasów Timura do dzisiejszych czasów populacja wzrosła tylko dwa razy. Więc wyobraźcie sobie, jak przy ówcześnie znanych metodach zarządzania taką wielką społecznością, jakąś komunalnością też, jak to wszystko musiało działać i jak to działało bardzo dobrze. Skoro tak było, to znaczy, że to wszystko działało w jak najlepszy sposób. Jeszcze warto wspomnieć o tym, co tu się działo przed naszą erą. Mianowicie w 326 roku miasto zostało podbite przez wojska Aleksandra Wielkiego. I po śmierci Aleksandra Wielkiego tutaj rozciągało się Imperium Seleucydów, znane również jako Królestwo Greko-Baktryjskie. Ten region ogólnie dzisiejszego Uzbekistanu był regionem najmocniej zasiedlonym przez Greków, którzy przyjechali tutaj z ówczesnej Hellady, w związku z czym bardzo szybko postępowała tutaj hellenizacja. I też ze względu na to, że tutaj przechodził jedwabny szlak, blisko było do kontaktów z Indiami czy z Chinami, no to te kultury bardzo mocno się mieszały. Co widać do dzisiaj, że wiele tutaj stylów, czy na przykład w tych tkaninach, tak jak wcześniej pokazywałem, miesza te style właśnie sztuki. Największy problem teraz polega na tym, że to jest strasznie dużo miejsc zagrodzonych, bo coś będzie. Podobno jakiś festiwal pieśni i po prostu nie da się przejść, wszędzie policja stoi i blokuje. Ale i tak było to bardzo fajne przeżycie, bardzo niesamowite, takie, że naprawdę ja się bardzo cieszę, że tu przyjechałem w końcu, że jestem coś, czego się nie spodziewałem, wiecie, jeszcze nie wiem, rok temu, że będę w tym miejscu, gdzie się po prostu krzyżuje historia cała, po prostu całego naszego świata w zasadzie. Wszystko, co znamy, musiało przechodzić przez to miasto praktycznie. Więc wow. No to jest bardziej historycznym miastem jest chyba tylko Rzym. Jestem w stanie wysnuć taką teorię, że drugiego tak historycznego miejsca, trzeciego, nie ma. Są dwa, Samarkanda, Rzym i nie wiem, długo nic prawdopodobnie. Tutaj się spotykało wszystko. Może jeszcze Bagdad. Może być Bagdad, faktycznie. Ale tak ogólnie, później, no Konstantynopol. No dobra, ale nie, ale w tym momencie to jest tak historycznie, że naprawdę. Do Konstantynopola Chińczycy nie dochodzili, a z kolei Bizantyjczycy do Samarkandy już tak. Więc to jest też tak, że na przykład macie te główne atrakcje, no nie? I tam za tym murem, który tu widzicie, tam już jest normalne mieszkanie, normalne życie. Po prostu rząd zbudował takie mury, tam też koło Redzistanu też jest taki, żeby odgradzały te ładne, ciekawe atrakcje od tych brzydszych już powiedzmy mieszkalnych części.